Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek serii Jak wzmocnić siłę ciosu. Lecimy, myślę, że będzie ciekawie. Dzisiaj pomówimy sobie o zastosowaniu takich sprzętów treningowych, jakim są gumy i łańcuchy. Niestety łańcuchów tutaj na siłowni, gdzie to nagrywam, nie mam, ale wytłumaczę Wam jakby ogólną zależność i powiem, co można robić w zamian. I teraz dlaczego warto używać gum oporowych w treningu. Przede wszystkim gumy oporowe pozwalają nam uczyć generowania dużej szybkości podczas ruchów globalnych, czyli ja dzisiaj Wam pokażę martwy ciąg, tak, czyli formę odpychania się, można powiedzieć, stopą od ziemi i ruch na kończynę górną, czyli na ręce, czyli wyciskanie sztangi przy pomocy gumy. Także gumy jakby z automatu powodują to, że przyspieszamy ruch, ponieważ guma z każdym centymetrem się bardziej, można powiedzieć, napina. No i to z taką jakby jasną przesłanką dla naszego ciała, że przyspiesza ruch, tak? Gdy wyciskamy jakiś ciężar, czy też podnosimy bez gumy, no to zawsze jakiś podstawowy, można powiedzieć, jest łatwiejszy dla nas. Tak, czy powiedzmy, nie wiem, w martwym ciągu przykładowo najtrudniej jest zacząć, później gdy już sztangę macie coraz wyżej, jest już coraz łatwiej. A gdy mamy moment, gdy macie gumę, nie ma takiej możliwości, ponieważ okej, na dole jest ciężko, ale w momencie, gdy guma idzie do góry razem ze sztangą, no to również cały czas jest ciężko, więc musicie cały czas jakby ten ruch przyspieszać dynamicznie. Jest to bardzo fajny sposób. Również guma, ze względu na to, że jakby ciągnie Was w dół podczas tego ruchu, czy przyspiesza fazę ekscentryczną, uczy Was bardzo fajnie szybszego wracania, jakby można powiedzieć, do gardy, tak powiedzmy, czy też bardziej napędzania się do kolejnego ruchu, możemy tak powiedzieć. Czyli powiedzmy, jeżeli bijecie cios w seriach, no to też staracie się jak to robić jak najszybciej, ponieważ im zrobicie to szybciej, no to tym więcej jakby zgromadzicie tej energii elastycznej w Waszym ciele, no i ten cios będzie, można powiedzieć, szybszy i mocniejszy. Więc guma Was też uczy właśnie tego, żeby ten jakby ruch ekscentryczny był szybszy, dynamiczniejszy, co też spowoduje, że będziecie po prostu bić po prostu mocniejsze ciosy czy też kopnięcia, tak, jeżeli mówimy o ćwiczeniach na kończyny dolne. Jeżeli chodzi o łańcuchy, tak jak powiedziałem, tutaj niestety Wam tego nie pokażę, ponieważ nie ma łańcuchów, ale myślę, że ideę jakby jak najbardziej Wam pokażę. Ogólnie łańcuchy też bardzo fajnie powodują to, że przyspieszają na fazę koncentryczną, tak? Czyli jeżeli wyobrazicie sobie taki łańcuch, który doczepiacie do sztangi i on ma jakieś tam kółeczka, no i w momencie wyobraźcie sobie, że idziecie w górę ze sztangą i część jakiegoś tego łańcucha leży na ziemi i w momencie, gdy jesteście coraz wyżej, to te kółeczka się podnoszą razem z Wami. Czyli jakby ciężar, który podnosicie, również się zwiększa. I to też jest również bardzo fajny sposób na to, żeby uczyć ciało generowania coraz szybszych faz z fazy koncentrycznej, czyli takiej, można powiedzieć, szybkości, żeby nie spowalniać tego ruchu. I to również fajnie się przyczyni do tego, że będziecie bili po prostu mocniejsze ciosy. Dobrze, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okazał się ciekawy i przydatny. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka serii. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i trzymajcie się. Cześć. Z guma o gumach. I bez skojarzeń. Proszę. Ha 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 ha. Cheek.